bo ja oddaj mam... mi ten... Jezus, nie! No kurde, ty da... O Jezu, no i po drewnie i dziękuję, mam śmierć. Zajebiście. To wiecie co, ja myślę, że skończymy sobie tą serię, bo to chyba nie ma najmniejszego kurde sensu. Śmierć za śmierć, spadaj. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, za mną jest Maciek. Jestem, a za mną jest Wojtek. Tak, ja jestem i witamy was na walce skyblokowej. Tak, coś nowego, coś innego. Tak, coś nowego, coś innego. Jak wiecie, u mnie było miliard tysięcy skybloków, ale postanowiłem, że ta seria dla Maćka, niedoświadczonego w mapkach survival, początkującego youtubera, który dopiero zaczyna na YouTubie i nie wiem, czy można go subskrybować, zważywszy na to, jak ja stoję. No chodź już, to nie wyciwię. Jak ja stoję. Także słuchajcie, ogólnie w planach seria skyblokowa jest dwa razy w tygodniu, ale uwaga, dzisiaj wyjątkowo w piątek jest zarówno na moim kanale, jak i na Maćka kanale i to będzie wstępniak. To jest prolog. Tak, to jest prolog, dzisiaj zrobimy tylko to, co się robi z reguły na początku skybloka, czyli jakieś podstawowe narzędzia, może nam wyrośnie drzewo. Ogólnie z licznych śmierci wgrany, także nie będziecie musieli liczyć. I moi drodzy, plan jest taki, w poniedziałki skyblok jest u Maćka na kanale, więc idźcie tam, subskrybujcie, followujcie i w ogóle wszystko. A u mnie będzie w piątki, więc to jest seria wymienna, więc raz jest odcinek u Maćka, raz jest u mnie, raz jest u Maćka, raz jest u mnie i tak dalej. Także tutaj musicie być na bieżąco i ja ewentualnie u siebie na kanale będę dodawać film do playlisty, ale film będziecie musieli oglądać u Maćka, także pamiętajcie o tym, idźcie go subskrybować. Jest. Tak. I jeszcze coś tak w miarę, jeżeli chodzi o wstęp, stwierdziłem, właśnie ja stwierdziłem, bo Maciek nie grał nigdy w Skyblocka. Słuchajcie, ta seria będzie na takiej luźnej bardzo zasadzie, czyli po prostu będziemy sobie coś ogarniać, coś tam budować, jakieś rzeczy i waszym zadaniem jest wymyślanie zadań, ale pamiętajcie o tym, żeby te zadania były do wykonania na następny odcinek. Nie na takiej zasadzie, że każecie nam iść do piekła, znaczy i tak będziemy szli do piekła, bo można iść do piekła. Ale nie na takiej jestem zasadzie, że... daje piekło. Ja, ale nie na takiej zasadzie, że nie wiem, zrób 100 diamentowych, 100 na przykład, nie wiem, złotych. W ogóle jak będziemy mieli złoto, to będziemy musieli z pigmejami walczyć, nie wiem, czy wiesz. Ale czekam na to. Ale nie na zasadzie takiej, że musimy zrobić, nie wiem, 100 złotych kilofów. Nie, nie, nie. Wymyślajcie takie zadania, żeby były mniej więcej na odcinek. My mniej więcej postaramy się tutaj to ogarnąć na takiej zasadzie, żeby... te zadania skyblockowe też jakby były realizowane, czyli tam zbierz ileś drewna, zbierz ileś wełny, bla 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 bla, ale jeżeli macie ochotę, możecie pisać śmiało komentarze. Tak, jestem no. Za, a nawet przeciw. Tak, i teraz jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, ja nie wiem, wrzuciłem do skrzynki tej tutaj, którą mamy i tamtej, tam w tamtej chyba nawet nic nie zmieniałem. Wrzuciłem tutaj rzeczy, które teoretycznie na skyblocku powinny być. Bo mapa jest z wersji 1.3.7 bodajże Minecrafta i została przekonwertowana. W związku z tym część rzeczy ze skrzynek najprawdopodobniej znikło, więc totalnie nie wiem, co tam było. Także możecie zobaczyć, tutaj mamy wiaderko z lawą, dwa lody. Dwa lody? Dwa lody, tak, dla każdego, dla każdego po jednym. Mamy nasiona, mamy 12... no, tych stringów. Jedną kość, jedną trzcinę. Grzyba i grzyba. Tak, dwa grzybki. W tamtej skrzynce, jeżeli dobrze pamiętam, na pewno jest obsidian i on będzie... Ona służył... się daleko, ona mnie woła, Maciek. Tak, woła cię, ale to jeszcze trochę, trochę, trochę. Zawsze jestem gotowa. Tak mnie właśnie woła. No, no. Słuchajcie, tam nie wiem za bardzo, co jest. Znaczy, wiem, co jest, bo jest cobblestone, ale nie pamiętam, co tam było no to jeszcze więcej. Już, chodźmy już, chodźmy. Więc tak, dajcie nam znać, co w tamtej skrzynce powinno być, to ja to na następny odcinek co postaram się teraz? Uzupełnić. Teraz będziemy, mój drogi. Nie kop, tak. To rób. Nie kop, tak. Tutaj, słuchaj, najważniejsze jest to, że dirt to jest gorsze niż diament. Bo mamy tylko tyle dirta, ile stoimy na tej płaszczyźnie. Planecie. Planecie, więc tutaj trzeba bardzo, bardzo ostrożnie, więc dobrze, będę ja myślę, że... będę ostrożny niczym... Ta... jak on się nazywał? Grey na imię, nie miał. Ja mam wielką nadzieję, że to nam jakoś pójdzie i teraz tak, twoim zadaniem będzie ścięcie tego drzewa, ale musisz tak zrobić, żeby ocalić sadzonki przede wszystkim, które wypadną, bo jeżeli nie będziemy mieli chyba sadzonki, uwierz mi, jeżeli nie będziemy no, mieli sadzonki, teraz, to jest koniec. I staraj się ścinać to od dołu i stój jak najbliżej tego drzewa. No dobrze, no to a mogę sobie... Dobrze, to zrobię tak. Jak najbliżej, żeby to nie wypadło, bo jak wypadnie... Ale nie stresuj mnie, bo ja już cały trzęsę mam kisię w kaciach. Chłop. Czekaj, chwila prawdy. No i spierdzieliło się na to, no wiesz co? Cicho, cicho, no ty stresujesz. A teraz też wypadnie pewnie, zobaczysz.
To czekaj, to może ja będę stać tutaj na wszelki... O, mam! Dobrze. Poczekajcie, wiecie co, ja jeszcze... Poczekaj, na razie nie kop, ja muszę sobie zresetować te, bo ja oddaj mam... Mi ten... Jezus, nie! No kurde, ty da... O Jezu, no i po drewnie i dziękuję, mam śmierć. Zajebiście. To wiecie co, ja myślę, że skończymy sobie tą serię, bo to chyba nie ma najmniejszego kurde sensu. Śmierć za śmierć, spadaj. Jaka bestia. Boże, co ja z nim mam? Kochaj ja mam drewno, mnie. Nie dotykaj mnie, nie tknij mnie nawet. Stój na skrzynce, stój na skrzynce, stój na skrzynce. Kurde no, ja wiedziałem, że tak będzie, słuchajcie, ja wiedziałem, że tak będzie. Po prostu wiedziałem. Jeżeli piszesz się na serię ze mną, piszesz się na niemożliwe. Ja po prostu, jak to wygląda. Kręcić się w ogóle łapa jak gówno w betoniarce. No i teraz dobrze, sadzonki mam. Trzeba łapać. A mogę, wiesz co, ja może dać drewno do skrzynki, co? Możesz. Spadnę i się skończy. Tylko trzeba naprawdę, jeżeli, bo teraz wiesz, będą, o, spadają liście. Teraz trzeba dokładnie wypatrywać, gdzie ewentualnie są sadzonki i trzeba mam będzie... Mam się po nią rzucić, czy co? No może niekoniecznie, żebyś nie spadł, ale... Kurde, nie dotykaj, bo mam jeden kawałek drewna. To oddaj go. Czekaj, nic tu. Nie spadło. Tu jest, co nie spadło, sadzonkę mamy. Masz sadzonkę jedną? No proszę bardzo. Dobrze, ale to czekaj, trzeba stać, może jakaś druga gdzieś wyleci. Bo to jest najważniejsze. Skupienie, te emocje. A w ogóle czemu tak tyle wypijasz? Chcesz siku tam, czy co tam się dzieje? No kupę w Wojda robię. A, okej, okay. Wojda. Także wiesz. No, może po polsku w przestrzeń. Sadzonki. Dobrze, ale dajcie mamy jedną, to jest duży plus, to jest bardzo duży plus, bo i to ja, mam. Ja już raz miałem, to nie zgiń, idź ją schowaj do skrzynki, idź ją schowaj do skrzynki. Już, proszę. To czekaj, ja też drewno tutaj na wszelki wypadek schowam, bo... Bo możesz spaść. Mogę spaść, tak. O poleciało w dół! O nie, no i już dupa, już przegraliśmy, już nie wygramy Skyblocka. Ty gadasz za głupoty, ze mną wszystko, za Undecided zawsze jest gotowy. Co, przestań no Wojtek, no! Stresujesz. Tu chyba spadnie zaraz sadzonka. Czekaj, tak stanę bardzo, bardzo. Nie dotykaj. Patrzcie, jak się wypił. Nie dotykaj. Wasz Wojtusiałka jest zawsze gotowy. Oczywiście. A, i ważna rzecz. Jak będziemy mieli mało głodu, to się nie bawimy w to, że giniemy po prostu. Tutaj musimy to ogarnąć w ten sposób, dobrze. Że po prostu żarcie i tak dalej, nie? I czekamy na wasze zadania. Jestem tak, taki spragniony waszych zadań. Pewnie coś wymyślicie ciekawego, kreatywnego. Dobra, niż to. No przestań! Jaki ty jesteś już co, nie za ci popchnę. Nie. No tego już i tak nic z nami spadnie. Dobrze, mamy jedną sadzonkę, więc jest plus. Na razie proponowałbym... I kto ją zdobył? Kto ją zdobył? Tak, ty ją zdobyłeś. Yeah. Na razie tą sadzonkę musimy sobie zostawić, ponieważ będziemy rozbudowywać sobie teren. Ja nam już robię workbencha. Rób. I ja będę tutaj na razie, że tak powiem, pan majster klepka. Popatrzcie, jakie piękne niebo na dole. Czuję się niczym świtezianka. Dobra, mamy jednego kilofa. I teraz fala, tak. I teraz, że tak powiem, naszym zadaniem jest zrobienie magicznej czarodziejskiej koblarki. Tylko no, teraz tak. Trzeba lawę zatopić, tak. Tylko wiesz co, teraz, żebym się nie pomylił. Zejdź na chwileczkę, czekaj. Bo to szło tak, czekaj. Tak. Tak. I się pomyli, tyle będzie. To ja coś wezmę ze skrzynki, co mam i zrobić? Tutaj była woda. I nic ze skrzyneczki nie bierzesz. Trzeba ten lód rozbić, tylko... Kurczę, kisolem czy ręką? No właśnie, tak żeby... Pamiętasz? Kurczę, ja właśnie nie pamiętam teraz, czekaj. Dobrze, mamy jeszcze w razie czego jeden. Dobrze, ale jak będziemy mieli jeden, to nie zrobimy z niego źródła. I tu jest problem. No to super. Czekaj. Dobra, pamiętasz, czy się rozbijało ręką, czy czym, żeby się zrobiła z tego woda? Nie pamiętam właśnie takich rzeczy, ja to robię zawsze na pałę. Wydaje mi się, że... Dobra, tu się wytnie jakby co. Jest woda! Jest woda, jest woda. To jest cheatuch? No co cheatuch? No już się wytnie. Ale nie, oni mają wiedzieć wszystko. Nie cheatowałem nic. Nic nie cheatowałem. Co ty mnie tu do lawy tu starczy? Nie do lawy, no koblarkę robię. Wiem, ale miałem już kisiel. No i teraz to jest najżmudniejsza praca, ponieważ trzeba czekać daj, na to... Daj, to będę robił. Na pewno? Tak, daj mi kifola. Dobrze, proszę. No, o, dobra. I teraz tak, stań sobie najbardziej możliwie jakby do lawy i jak najbliżej. Nie,
Tak, o właśnie, tylko nie dotykaj, nie wchodź tam po prostu, bo cię zaleje lawa, wiesz, chodzi po prostu o to, żebyś sobie tylko to zdobywał, żeby to się kopało. Ja na wszelki wypadek może będę stać tutaj, w razie gdyby to, nie wiem, nam nie wypadło albo coś. Nie patrz mi na ręce. Dobrze, patrzę w górę. Chociaż nie chcę wiedzieć, co ty będziesz wtedy robił z dołu. Cicho. Niestety, sytuacja jest taka, że może się stać, kryzysowa, że nam się zmarnuje coś, tak? No to wtedy tutaj... będzie fan. Tak, już poleciałeś w dół. No. Całkiem przypadkiem. No. Dobrze, ile masz tego kobla? 9. Ty masz... Ty tam siesz. Tak. Dobrze, to wiesz co, czekaj. Właściwie możemy... poczekaj. No. Daj mi już ten, co masz tutaj, rzuć mi obok mnie, tu proszę. Tylko nie w wojda, żeby nie spadło. 5 mam. Dobrze. Proszę, tak delikatnie to zrobiłem, niczym... Okej, mamy 11, nie jest źle. No to czekaj, ja sobie dalej pokopię. Tak, tylko dopóki się kill-off nie skończy. Jeżeli chcesz, to mogę ci nawet dać już kamienny kill-off. Nie, najpierw wykorzystajmy ten. No ja wiem, ale już ci mogę dać w sumie, także trzymaj. Rzuciłem ci tam, powinieneś już mieć w ekwipunku. Mam. Dobra. Pojawił się. Tak. I teraz tak, dirt to jest rzecz święta, więc trzeba z nią bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie. I ja tutaj już nam zacznę budować platformę, żebyśmy mogli sobie ogarniać drzewa. Także czekaj, to mniej więcej pójdzie tu... Jest 4, 5, 1, 2, 3, 4. Poproszę kobla. Zastanowię się. Ty wyrzucasz po jednym, wyrzuć wszystko naraz. Nie, bo ja się boję, że to się naraz wszystko spitoli. Ja nie spitoli się. Proszę. Dobrze, dziękuję. Znaję laskę pana. Mhm. Raz, dwa... O Jezus, pomyliłem się. Nie pomyliłem się. Albo się pomyliłem? Dlaczego ja się muszę wiecznie mylić? No bo to jesteś ty. Coś źle zrobiłem? Nie, czekaj, ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa... Aha, panie jest... majster, proszę się tam skupić. Dobrze. Cztery, pięć i tutaj leć. No czemu to mi latuje do lawy, no? No bo to jest właśnie minus... to jest właśnie niestety, bądź też niestety minus koblarek, że bardzo dużo surowca idzie po prostu w cholerę, ale to jest jedyna możliwość... Cobblestone to jest nasz jedyny budulec. Także wiesz, poproszę. Jakie ty wiesz, masz tempo normalnie? W późniejszym... Ja już myślałem, żeś to wyrzucił. W późniejszym etapie plus będzie taki, że jak będziemy mieli dostęp do piekła, to będziemy mogli sobie na przykład kobla zamienić już na coś innego, bo będziemy mieli, wiesz, w wiaderku, wiesz co. Jakby oczywista oczywistość. Tak, oczywiście. Dobra, mamy sadzoneczkę, biorę sobie jednego dyrta, żeby nie było. Kładziemy go na środku i tutaj będzie nam rosło drzewo. Wybuduję dom i zasadzę drzewo. Tak. A potem pies, dzieci, żona i wszystko naraz. Dobrze, także jest ok. Ale na piasku nasz dom zbuduj. Cena nie granuli na piasku. Mhm. Ogólnie to mamy jedną kość, tylko ja teraz tak nie za bardzo trzeba... Dobra, kości będziemy później mieli. Dobrze, to ja sobie go przerobię na bone milla. Bone mill, łączka kostna. I może mi się uda... No co za chamstwo! Nie udało ci się. Trzy zmarnowałem i nie wyrosło. Ale spokojnie, będą później jeszcze baśki, creepery i inne rzeczy. Nie mogę się doczekać. Tak, tylko że wiecie co, ja się zastanawiam bardzo, czy nie wyłączyć... Kończył mi się keyfold. Dalej ten czy tym drugim robić? Nie, już tym drugim rób. Okej. Okay. Słuchajcie, ja się zastanawiam nad jedną bardzo ważną rzeczą. Jak wiecie, bodajże chyba w Minecrafcie 1.3, na którym był zaplanowany skyblock, nie było chyba endermanów. Więc ja chyba wyłączę griefing mobów, ponieważ jeżeli enderman zabierze nam dirt, to jesteśmy w dupie. I to nawet bym powiedział, że tak bardzo w dupie. Nie no, zostaw, nie czytujmy. Na pewno? No, będzie fan. No, tylko jak stracimy całego dyrta, to nie będzie miło. A, i musimy pamiętać o jednym bloku trawy. No da fakt, czemu to wszystko idzie w lawę? O. Dobra, czekaj, drewno teoretycznie mamy, więc mogę właściwie to drewno już przerobić na patyki. Przerób. Ogarnę nam cłok... Kilofie może nie. O, wiesz co, czekaj, jak tutaj już jest woda, to ja nam posieję ten. Sieje je, sieje je, sieje je.
Tak, posieje nam to. O, niech sobie to tutaj na razie rośnie. No i tak, kurczę, bardzo się... Właściwie to wiecie, co mogłem tą mączkę kostną zużyć na to. Na co? Bez sensu zrobiłem. No na to. No mogłeś. Na żarcie. No już trudno. Już trudno. Czy szanowne panie drzewo, pani drzewo może panie drzewo. Wyrosnąć? No panie Gołda. Gdzie masz pan Mazda Mera? dobra. Jest okej na razie. Właściwie wiesz co, czekaj, mamy już, mamy chyba dużo tego kobla, nie? No 39 sztuk. 39 sztuk, okej. Poczekaj, teraz tak myślę. 40, baby. Wiesz co, nie skopuj na razie tego. Już enough? Na razie nie. Czekaj, zrobimy sobie może tak, że ogarniemy sobie nieskończone źródło wody w pierwszej kolejności. Ja już czuję, że my to nie przetrwamy długo. Przetrwamy, spokojnie. Ja jestem, to przetrwamy. No. Czekaj, spróbujemy sobie zrobić nieskończone źródło wody. Tu powinno być to rozbite. Aha, czekaj, coś się spierdzieliło. Aha, dobra, bo tu powinien być ten. O, właśnie, dobra. Mamy nieskończone źródło, więc ja zabieram w takim razie wiaderko. I teraz tak. Tutaj właściwie myślę, że możemy to na razie ogarnąć. To jest dąb Bartek. Tak. I teraz tak, to wypełnię. Włóż tutaj kobla tu w to. Gdzie zastanąłeś? Tu. Tu, gdzie ta woda? Ja mam głos jak pani Rozenek dzisiaj. Tak. Tego kobla tutaj na dole skop, który jest pod wodą. Tego tutaj? Tak. Tu, tego tu. Tak. No. Dobra, teraz czekaj. Czekam, w napięciu. Zrobimy to w ten sposób, na wszelki wypadek. O nie, i teraz... Jack, nie top się. I teraz skop tego i już możesz dalej kopać. Tego? Tak. Tego. I aha, już możesz dalej używać koblarki, dobra. Także wodę jakby... Wiesz co ja w ogóle teraz zrobiłem A nie, dobrze zrobiłem, dobra, nieważne. Where are you, Jack? Jack, Boże, poproszę, Jack. Poproszę kobla. Całego? Całego. Oj, ale nie, to nie to. Oddaj mi to. Dawaj kobla pierw. Proszę. Masz. Ład, panie, żeś już 45 nakopał, ładnie. No, słuchaj, to jest... to jest tak, undecided distribution. Undecided distribution. Jezus Maria, nigdy bym w taką firmę nie zainwestował, kurde, niezdecydowana dystrybucja, no proszę cię. To jest najpewniejsza inwestycja na świecie. Tak, na pewno. Niezdecydowana dystrybucja. O Jezu, tego jeszcze nie grali po prostu. Nie kop na chwilę. Zabieram ci wodę. Because robię nieskończone źródło wody. Because of you. Już mogę? Tak, już możesz kontynuować swoją pracę. Tą robótki ręczne, proszę państwa. Myślę, że ja może na wszelki wypadek poodkładam te cenniejsze rzeczy, czyli na przykład wiadro. Tak, ty już ty w ogóle siebie odłóż. Pewnie sobie zginę. Słuchajcie, Wojtek umrze. Ja się też spitolę w dół. To będzie przepraszam bardzo, to ty żeś mnie zabił. Cicho. Jezu, nie! Aha, dwie śmierci. Dobrze, brawo. Ale kifol, Wojtek. To czekaj, to... Chciałbym tylko powiedzieć tak delikatnie, że to jest... teraz się zbliżę delikatnie, że to jest otchłań padł rozpaczy. Ja się właśnie w ten padł spitoliłem tak. Tylko ty tak rozsądnie z tym, bo jak nam się skończą surowce, to no zrobimy. No nie chciałem się spitolić, no. Oj, wiecie co, ja coś czuję, że tu chyba muszę zrobić taką platformę 100 na 100, żeby jaśnie niezdecydowany hrabia pan Undecided, że tak powiem, nie wpadł. Pan Sir Undecided chciałeś powiedzieć, tak? Tak. Pan Sir Undecided, dobrze. Yes, sir. Panie, no co ty, wiesz jak przed chwilą zauważyłem, jak od ciebie po prostu tam w tą piekielną otchłań, gdzie jest o dziwo księżyc. Ej, księżyc jest pod nami, czaisz? Pod nami jest księżyc. Chodź tu szybko. No przestań mnie, nie zasnął, spadnę. Na shifcie czy tam na kole, zobacz, to jest księżyc.
Gdzie? No dobrze. Dobrze, nie to... Aha, no jak dobrze. Tak, sir undecided. Gdzie masz gołdę? Panie gołda. O. A to drzewo nie rośnie. I masz brawerant, żeby Konar zapłonął. Ma jakieś problemy. Ewidentnie. O, ile tam już nakopałeś? Nakopałem dużo. Jezu, jaki rozbryzg, matko, panie, jak ty celujesz? Ja mówię ci, że ja mam, jak wiesz, jak strzelam, to wiesz, fest. Poproszę. Wszędzie. Poproszę. Ocean. Ocean, deep ocean. Poproszę. How deep is your love? Patrz, jak mi ulewa. No już, już, Boże, proszę. Uwaga, na twarz. Pod nogi. Dostałeś na twarz u mnie, w moim wykonaniu, muszę to zobaczyć. Ja sobie sprawdzę u ciebie. Ja wiem. Nie zapomnij o łapce w górę. Tak, tak. Nie, ta twoja śmierć to po prostu, nie, to po prostu było, kurde, tak, epickie. Chcesz, to mogę ci też taką zapewnić, chodź. Ty już mi zapewniłeś doznania pierwszego stopnia, w pierwszej minucie filmu. Co masz takiego punktu ważnego? Dużo rzeczy. Kłamiesz. To mnie zabij. Wypróżnij się. Nie. Wypróżnij się, powiedziałem. Nie. Mendo. Teraz mam kartę przetargową, haha. Ja potem sobie na nagraniu zobaczę u ciebie. Co miałem? Tak, i zostaje łapkę w dół. No to ja ci powiem, co miałem. Miałem 12 sztuk kobla, które żeś bardzo ciężko wykopał. Doceniam twoją pracę. No. No. O, nie wiesz. Dobra. Na razie nie jest źle. Najwięcej trudności, wiesz co, sprawi nam i tak skopanie całego dyrta. Bo problem polega na tym, że musimy wodę odprowadzić jakby i... O, wiesz, ja tą wodę doprowadzę. Tak, tak, tylko że potem jak jesteś, że tak powiem, spuszczony na dół, musisz dół cały okoblować. I całe boki muszą być okoblowane, żebyś jak niszczył dyrta, żeby żaden gdzieś tam nie uciekł, nie? I oczywiście zrobisz to ty. Nie, ty. Nie. Chociaż nie, może lepiej faktycznie ja, bo... Ja się za tą spitolę powoli, ale... Coś czuję, że dużo surowców możemy stracić w tej serii. Ho, 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 ho. Widziałby, za to. Nie, bo jest mi akurat potrzebny jeden, bo mi się skończył. Menda. Jeszcze jeden bym potrzebował. O, no to... O, 9 wziąłem. Jak 9? Skąd wziąłeś 9? 9, dlatego że one się spawnują pod tym blokiem, wiesz? Aha, okej. Okay. Teoretycznie powinno być tak... No faktycznie. Teoretycznie, wiesz co, powinno być tak, że tutaj stoi ewentualnie druga osoba. No to stój tam. To ja zrobię to w ten sposób, o. Będziemy łapać. O, mam. Drzewo tam wyrosło, dobra, ważniejsze. Piękne drzewo. O Boże, jaki piękny... Ktoś ma dom, czy co to jest? Naprawdę to jest Oak, Professor Oak. Oak to jest Oak? Ten, klon. Nie. Tak, nie wiem. Ja nie jestem roślinicą. Panie anglista, pan nie wie. Dlaczego pyskujesz do mnie? Nie pyskuję. No, stop pysking. Stop pysking. Sadzonki. Oby spadły jakieś. Mówiłeś, że co to jest? Oak. To jest oak? No to oak to jest dom przecież, chłopczyku. Aha, no. Tak jak powiedziałem, ja się nigdy nie mylę. Czasem no to, słuchajcie, pytam się, pierw powiedziałeś dąb, a teraz się go pytam, co to jest oak? Nie wiem. No bo wybiłeś mnie, zaraz zostajesz skierował w twarz. To jest dopiero, no, kurde, niezdecydowany osobnik, no. Sadzonka. Give it to me. Yeah. Tak to było to? Nie, to nie to. Nie, to tam tak, było, to Madonna. Give it, even don't stupid, coś tam, get stupid, coś. Może nie śpiewajmy, bo nas zaraz o prawa autorskie zgłoszą. Nie zgłoszą, a zaraz nie zgłosili. Było dobrze. How deep is your love, who are you? Dobra, wiesz co, czekaj, ja właściwie może w sumie nawet... Czekam. A, tego tu nie posadzę. Ja stoję i czekam. Nie, dobra. Na razie to zostawimy. A się, Maciuś, dzisiaj napracujesz? Już
mnie ręce bolą. A mama mówiła, ucz się, bo do łopaty pójdziesz. Musisz kończyć studia, o co ci chodzi? No i tak kopiesz kilofem kowla. Mamy dwie sadzonki. Jeszcze rok, aby jeszcze do mnie zwracał panie magistrze. A potem jeszcze pięć i powiesz do mnie panie doktorze. Panie doktorze... Zobaczysz. Panie doktorze niezdecydowany. Tak, i będziesz taki pan doktor, że będziesz tak niezdecydowany, że wiesz... Że nie będę wiesz, dać pałę komuś, czy wiesz, czy będzie oral examination. No. ile jest za co 3 czy co 2 ogarniało? Dobra, na wszelki wypadek dam co 3. To o, co idzie? Tak, na razie jest ok. Myślę, że zaraz i tak będziemy kończyli, jak bo zaraz wstaje noc. Wstaje noc, zawsze mówi, że dzień wstaje, no ale nieważne. No to nadejdzie noc, no. Zaraz wstanie noc. Będzie ciemno, już zgasły wszystkie światła. Słuchaj, w ogóle nie wiem, wiesz co... Biegnij, bo ja odpływam. Nie biegnij, bo odpływam. Nie, odpływam, tak. Słuchajcie. Jack, biegnij, bo ja odpływam. To będzie hasło przewodniej tej serii. Ewidentnie. Bo nie, czekaj, bo spadam. Tak, dobrze. O, skończył się kifol. Dobrze, tak skończył się kilof. To jest... Okej, okay, dobra, ile tam żeś nakopał? 55. Wow, 55, dobrze, nie jest źle. No, słuchajcie, ta nasza platforma taka podstawowa już mniej więcej jest. Ja myślę, że w następnym odcinku... Tak, w następnym odcinku, ale to tak jak mówię u Maćka, czyli w poniedziałek u niego na kanale, więc tam idźcie, subskrybujcie mnie, i tak dalej. U mnie, obróć do mnie. Poczekaj chwilę, tylko tu jeszcze dokończę. No dokończę. Co robisz? Tak. U mnie! A ja ci coś pokażę. Czekaj. Tylko nie co wiem, mi czy, pokażesz? Tylko ja nie wiem, czy to mi wyjdzie. Czekaj. Czekaj. No, czekam. Tu się się... Co zajęło? My tak zawsze robiliśmy z wełną brązową, albo z tyrtem. Tylko słuchaj, Nic, tylko się odpływam. Tylko słuchaj. Biegnij, bo ja odpływam. Słuchaj mnie, panie. No, ta woda tutaj jest na wagę złota, więc proszę mnie nie zanieczyścić żadnymi płynami. To i się wykopał, no. Ustaw mnie, muszę siku. I już jest brudna, no. Masz, możesz mi strzepać. Sam se strzep. Dobra, słuchajcie, także na dzisiaj mamy... Dzisiaj zrobiliśmy całkiem sporo. Zrobiliśmy koblarkę, zrobiliśmy podstawową farmę teoretycznie, chociaż jeden na nasionko to nie jest właściwie nic. A może spadniemy tak na koniec, jak będzie Iza jest nie. Znowu błysnął. Natomiast ja zauważyłem jedną rzecz. Wydaje mi się, że jest chyba włączony tryb peaceful, dlatego że w ogóle nam nie spada, nie wiem czy zauważyłeś, głód i wszystko. Czekaj, sprawdzę. Bo ja mam wszystko na fulla. Nie mam poziom trudności łatwy. Ale to nie sprawdzasz tutaj, tylko na serwerze, bo to działa. Także dobrze. Ja chyba ustawiłem peaceful przez przypadek, więc przestawię to na następny odcinek, żeby... Nie, spadasz, mam dwie kreski głodu spadnięte. Tak? To było tak po polsku bardzo. Bo ja tutaj się nie napracowałem zbyt dużo dzisiaj, więc no, mimo, że nie spadło. Spada. Dobra, czyli jest okej. Spadnięte są. Czyli jest okej w takim razie, dobra. Jack, odpływam, biegnij. To płyń z prądem. Także słuchajcie, udało nam się ogarnąć drzewa, na szczęście nam nic, znaczy wszystko nam wyszło jak na razie. Pamiętajcie o tym, żeby napisać... Ale jeszcze nie weszło. No jeszcze nie, ale spokojnie, to przyjdzie, to z czasem. Na pewno, ja chcę już być tam. No to kop! Tam. No to daj mi kifola. Nie mam, zrób sobie. Sam sobie. Także słuchajcie, pamiętajcie, następny odcinek u Maćka na kanale, kolejny u mnie w piątek, tak? Piszcie tak. Nam jakieś zadanka, na przykład poczekaj, już na nas... Poczekaj, zrobiłem podsumowanie. Ja zrobię taki revision. Mhm. Więc dzisiaj był odcinek prologowy, jeżeli tak można to nazwać, prolog był. Tak, prolog. I to jest w piątek. Mhm. Regularne odcinki będą się pojawiały u mnie w poniedziałki o 15, u Wojtka w piątki o 15. Tak. Koniec ogłoszenia parafialnego. Alleluja! Tak, a wracając do podsumowania odcinka. Dzisiaj udało nam się zrobić ładną koblarkę. Zrobiliśmy sobie nieskończone źródło wody, prowizoryczną małą farmę. Udało nam się też ogarnąć... Dwa drzewka. Tak, ogarnąć udało nam się dwa drzewa, więc z drzewami nie będzie problemu, bo ja pamiętam, raz miałem taką serię, którą zaczynałem chyba dwa razy, bo za każdym razem... Bo za każdym razem traciłem sadzonkę, więc...
A nie, czekajcie, ja się może odsunę, bo w ogóle, wiecie co, ja chyba na następny odcinek zrobię tutaj wszędzie barierki, bo coś czuję, że to może być niebezpiecznie. Ten się widzę kitra tutaj za drzewem. Nie widzisz mnie. Nie, wcale. Tak nie. Jak w tym w Asterixie i Obelixie było, mnie widać, nie widać, widać, nie widać, 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 nie widać, 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 nie widać. A kuku! Kojarzysz to? Nie. Ten motyw? A. Nie oglądałem Asterixa, ani Obelixa. Ani jednego, ani drugiego nie oglądałem. Aha, okej. Okay. Dobra, to moi drodzy, czekamy... Czekamy na wasze zadania. Nie mów do mnie teraz. Oczywiście śmiało piszcie komentarze, jak nam dzisiaj poszło i tak dalej, zostawcie koniecznie łapeczki w górę. Tak, i koniecznie subskrybujcie Maćka i mnie, żeby być na bieżąco z serią Skyblockową. Także w opisie będziecie mieli link do naszych kanałów. Pewnie będzie więcej Minecraftów. Tak, i wszystkich bo możliwych. Bo Minecrafty nas wciągnęły. Tak, i wszystkich możliwych. I parkury. I wszystkich możliwych social mediów. Co ty krzyczysz na mnie? Facebooki, Instagramy, Twittery. W ogóle nie lajkujcie mu zdjęć na Instagramie, bo mam więcej zdjęć na Instagramie niż ja. Lajków chyba. Muszę to wypomnąć. No, lajków. Muszę o to. Nie. Muszę to wypo. Dobra, już, chodź, chodź do rzeku, chodź. O tak. Czekaj. Siku. No co za. Ej, bo mi głód spadł prawie cały. Już mam półtora serca, mniej. Poczekaj. Czekajcie. No nie! Ty! Płyń. Cicho. Mój Adamie. Proszę o to jabłko. O Boże, mogę je zeżreć? No możesz. Nic mi to nie pomogło w sumie, no ale okej. To trudno. Teraz jesteś przeklęty, spadaj do piekła. Bo cię popchnę. Popchnij. Nic nie zrobisz, tak. Dobra, słuchajcie, my na dzisiaj kończymy. Także kolejny odcinek w poniedziałeczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tak, i wiesz co, musimy chyba troszkę skracać nasze zakończenie, bo to nasze zakończenie to trwa 5 minut. Podamy, co to za dźwięk? Baśka. Albo gast. Nie. Dobra, już, chodź. To jest mój dąb, Marysia. Tu jest mój dąb, Eustachy. Tak, czyli Marysia i Eustachy to są nasze drzewa. Chodź tu, ja sobie tak zwany F5 ładnie, chodź. Poczekaj, to ja też sobie dam. W ogóle czekaj, trzeba zrobić jeszcze... Poczekaj, chodź tak. O, tu, chodź tu. Tu, żeby było ładnie wszystko widać. O, nasze dąby. Proszę. A tak, tak. Czekaj, to koło swojego, tylko. O. Dobrze. Więc był ze mną Wojtek. Byłem. Był ze mną Baciek. A ja byłem z Wojtkiem. A on był ze mną, tak. Byłem. Także słuchajcie, trzymajcie się, cześć, pa. Pa.